Na program zaprasza Telcap, operator wspierający przedświąteczny szał najprawdopodobniej najlepszą ofertą gwiazdkową. Wesołych świąt! Sportowym życiem tętni hala sportowa w Brwinowie. Tym razem w sobotę 18 listopada Gminny Ośrodek Kultury Fizycznej zorganizował turniej tenisa stołowego amatorów dla młodzieży i dorosłych. Imprezę honorowym patronatem objął burmistrz gminy Brwinów, a gościem specjalnym był Leszek Kucharski, jeden z najlepszych tenisistów stołowych na świecie, dwukrotny olimpijczyk, mistrz i wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Europy i Polski. Ja byłem mistrzem Polski, zanim się nie urodziłem. Moja mama w brzuszku ze mną, tak jak i z moim bratem, bo jesteśmy lipcowi, zdobyła Mistrzostwa Polski w 59, w roku mojego urodzenia. W związku z tym na pewno musiałem już tam pomagać mamie. Na pierwszych igrzyskach w Seulu w 88 z Andrzejem w Debla mieliśmy 1-1 i po 19. Brakowało nam dwóch piłek do medalu olimpijskiego. Zajmuję się tenisem stołowym. Organizuję jako Akademia Ping-Ponga Leszka Kucharskiego obozy wakacyjne na Warmii i Mazurach, a jednocześnie działam prywatnie, indywidualnie w Trójmieście. Tam, gdzie imprezy tenisowe, tam jestem. Uczestnicy sobotniego turnieju mieli okazję zmierzyć się z legendą światowego tenisa stołowego, a najlepsi otrzymali fotografię z autografem.